Dzień dobry, dzień dobry Borys. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Siema, jak tam? Jak tam zdrowie? Dobrze jest? Znowu dobrze, jakiś dzień, czerwony dzień. jesteś strasznie. Dziękuję. Co było? Ja jestem cały czas taki sam, to ty masz jakieś masz, kolory. Masz coś, nie musisz... tak? Dzień no, dobry, dobrze. witam Państwa serdecznie i ciebie, Remigiusz. Państwo uważają, że Borys jest zbyt czerwony? Czy to jest, czy, czy to jest po Ale... prostu tak Discord przekazuje twój obrazek? Czy Pytasz taki jest. O... O koszulę czy o mordę? O twarz, pytam, o twarz pytam. No tak już tak parę razy mi się zdarza. Może masz źle jakoś ustawione te kolory? Nosyzanie kolorami na kamerze, czy coś. Wiem, że dbasz bardzo o to, ale naprawdę hmm. no, jesteś taki. Nie, jesteś nie taki... dbam jakoś specjalnie. Jak... No. E, nie wiem, to poprzednio też tak mówiłeś, mhm, zaraz mhm. po zmianie monitora, no i okazało się, że raczej jestem jak... czerwony jak zawsze. Okej, okay, okej, okay. być może, być może. No. Nie no, martwię się ostatnio Astmi, żeśmy rozmawiali, teraz to coś, jakieś ciśnienie może, coś z Nie, dobrze, dob wszystko no dobrze. 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 Kiedy się badałeś ostatnio? No ja zwykle tak styczeń, luty się badam. Raz w roku się badam, tak? A to powiem. już niedługo, to już niedługo. Nie, <grym> wiem, nie wiem dlaczego. Ja to pytam Ciebie, bo sam powinienem się przebadać i to mówię. Jak zapytam to... o zdrowie Borysa, to swoje mam z głowy. <grym> to, to odbijemy tą piłeczkę. I kiedy Ty się ostatni raz badałeś? Prostata więc... była badana? Cie co ty, moja prostata to jest jak ze stali chyba, coś się nie bada takich rzeczy. Ostatnio się, wycinał, się <laughs> badałem, Ostatnio się postaw badałem, ale to nie prostata, żeby wszystko było jasne. Nie do zachrystii, żeby jeszcze wszystko było bardziej no, jasne. No, panie Remigiuszu, po czterdziestce, <laughs> jak to mówi nasz wspólny kolega, to regularnie trzeba paluszek w dupkę i ale... sprawdzić, czy nie, nie ma Nie chcę, bo mi się jeszcze spodoba. No to co? No to będziesz szczęśliwszym człowiekiem. Nie ma, to już nie te czasy, Ja, idzie ja będę to szczęśliwa, ale moja żona na przykład nie. Nie no będę szczęśliwa go. z tego powodu. Rozumiem, ona też ma palce, nie? Więc zostajesz. <laughs> Co za początek. proszę państwa. Przepraszamy bardzo. Nie wiem, co się dzieje. Taki <laughs> dzień, proszę <esy> państwa, obfity, <laughs> we wrażenia różne. Co za wrażenie obfite. Co, co miałeś za obfite wrażenia dzisiaj? A nie, to akurat tapety. tapety, tapety u mnie. Z, Tapetę zmieniałem w telefonie. <laughs> Nie, jakoś tak, tak mi się jakoś powiedziało. W zasadzie niewiele rzeczy się, niewiele rzeczy się wydarzyło, ale bardzo, bardzo sympatyczna firma Ta, tapetowała nam pokój córki i kominek i fajną robotę zrobili. Moja żona wymyśliła, że tapety będą takie artystyczne, i moja żona ma jakiś taki lasek, i jelonki, jakieś hieny, też tam chyba hiena jest jedna. A u nas na kominku jest taka wielka dama, prawie z łasiczką, tylko bez łasiczki. Mm. W, takim, w takim stylu graficznym, więc, więc bardzo, bardzo ładnie to wygląda, i panowie zrobili świetną robotę. A jeszcze się okazało, że panowie składają się z ojca i syna, i syn nie kojarzy z internetu, ale kojarzy mi jeszcze z takich czasów e, Battlefield 3. Teraz już aktualnie nie ma czasu, to bo ten pracuje. syn też powinien sobie chyba już zbadać prostatę, nie? Na tym razem, jak będą nam kładli jakąś tapetę, to przypomnę <laughs> <ra> Na pewno się ucieszysz. <ra> Że moja, moja tutaj reputacja <ygm> wystarczy, żeby go nakłonić do badania prostaty. To dobrze. To dobrze, to dobrze. I co ładnie wyglądają te tapety pięknie, zadowolone. Pięk, pięknie wyglądają moja żona. Najważniejsze, że jest moja żona zadowolona. To wiesz, to w zasadzie to jest dla męża to jest naj, najważniejsza rzecz, bo nawet jakby tapeta była krzywą, ale żona byłaby zadowolona, to znaczy, że jest dobrze położona tapeta. To jest podstawowa czynność, którą ja mam spełniać w tej rodzinie, żeby moja żona była zadowolona. No, to, no i to dzisiaj się spełniło. Bardzo. Co prawda udział już w tym żadnego nie miałem, moja żona zadowoliła się sama, ale. ale ale mówimy tylko i wyłącznie o tapecie, jakby właściwie nie chcę rozwijać tego tematu dalej. Zabrnąłem strasznie. Ślepą uliczkę zabrnąłem. Borys, wyciągnij mnie z tego. Nie da się. E, tak, ładna pogoda. <laughs> nie wiem, co mam ci powiedzieć. Dobrze, to ja przejmę pałeczkę. E, Proszę e, bardzo. Kącik PS5 Pro. Nie wiem, mm. czy państwo, państwa nerwy e, wytrzymają mówienie o tej Najgorszej konsoli w historii, ale testuję sobie regularnie gram sobie regularnie w, w różne gry. I powiem ci, mm -hmm. że Wiedźmin 3 jest bardzo ostry na tej konsoli. Aż tak jak maczeta po prostu. Można się nim I golić? Mo, myślę, że spokojnie. Myślę, okay. że spokojnie. Zjawiskowo wygląda. Znaczy, to jest taka rzecz, którą. E, dostrzega się ja ostatnio na streamie porównywałem sobie, jak wygląda e, n, Wiedźmin 3 na PlayStation 5 Pro, a na Xbox Series X. Mhm. No i była różnica w tej ostrości, muszę przyznać. I teraz odpaliłem sobie Dying Light a dwójkę. Mhm. I też jest takie, masz takie, że ta klarowność obrazu jest taka... Um, taka wyższa. No i. Powiem szczerze, że najwięcej czasu spędzam teraz w Decru Motorfest. Tak, mi takie gry. Ja wiem. Cały czas są takie mikrodropy. To one nie przeszkadzają mi tak, jak mi przeszkadzały na innych konsolach, więc bawię się nie najgorzej. No to będzie gry rzeczywiście. To, 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 co mówisz o Wiedźminie i to, co mówisz o ostrości, to chyba jest efekt tego takiego bardzo ostrego w niektórych przypadkach yy, zaniżania rozdzielczości, czyli, czyli renderowania w mniejszych rozdzielczościach, do których żeśmy się przyzwyczaili na konsoli. Ja chyba nie, nie, Zaniżania? Zaraz ciebie no bo teraz to zaniżanie zostało yy, zredukowane nie? Do, mm -hmm. prawdopodobnie do zera, i dlatego, dlatego widać taką, taką wyraźną różnicę. No bo jak sobie przypomnę o, oglądanie grafiki konsolowej Star Wars. Jedi Sur Sur Survivor, tak? O Chryste, Survivor? Panie. No to tam, tam była, tam miałeś wrażenie, że postać jest wyraźnie widoczna, a... Halo? Halo, no słuchaj, ja popsułem cię się chyba. Ja, nie, nie popsuł mi się głos? Czy możemy udawać, że nie? <laughs> Teraz Rady, cię już w ogóle po... nie słyszę. Jak to w ogóle? O, teraz już cię słyszę. Ja pi... cudownie, nie, cudownie jest. przepraszamy państwa za te tak techniczne tak ja, ja przepraszam, programy. przepraszam. Ktoś mi zawsze napisze, że to jest w ogóle nieprofesjonalne z mojej strony, że ja po tylu latach na YouTube nie potrafię sobie dobrze mikrofonu ustawić. Ale kiedy ja się podawałem za profesjonalistę? To no nigdy. Ktoś poznał, że ja jestem, a ja wcale nigdy tak nie mówiłem. Nie, nie, nie jest... tam nie było. Tam nie wiem czy, czy ty nie powiedziałeś, że ktoś, że jesteś profesjonalistą po tylu latach na YouTubie, tylko po tylu latach na YouTube dalej nie, nie umiesz sobie ustawić mikrofonu, to oznacza, że po prostu no, nieudolny jesteś w tej kwestii, pomimo wieloletniego <laughs> doświadczenia. Dziękuję. To zawsze miło, jak ktoś stanie po mojej stronie tutaj tak oficjalnie, ja się muszę teraz bronić. Ja cię no, bronię, no, żeby no, nie było. Faktycznie ja faktycznie ja uważam, że tak, jesteś że... Profesjonalistą, tak. Nieudolny no, no, jak nie. <laughs> w kwestii mikrofonu. <laughs> no, nie, czasami, czasami inwestycje w sprzęt byłyby dużo hmm. bardziej problematyczne niż ta mała, delikatna mała delikatna sprawa, którą musiałem załatwić przed chwilą w komputerze, czyli wciśnięcie i wyciągnięcie gniazdka i to wszystko. Więc, więc, no, a no tak, jakbym, tak myślę, że a jakbym nie zmienia się ci... to wszystko. Hmm? Tutaj? Nie, nie. Dobrze. To jest, jest jakieś idzieś... tak wciśnięte tak mocno. I... A propos mikrofonów, moja żona spytała mi się, co ja chcę na yy, święta? Ja hmm. powiedziałem w sumie nic, nie chcę, nie mam takich Potrzeb żadnych nie będę wymyślał. No to za beznadziejne odpowiedź. Każdy facet tak mówi. <laughs> Ale nie bardzo chciała, to <laughs> wymyśliła. Mówię, no kup mi mikrofon. Ważnie? Mhm. A no wie jaki? Czy ci kupi taki, no wiesz, tak, taki, taki zestaw taki z, z żabki? Nie, to <laughs> <konkretny. śmiech> <Na> Dzieci <laughs> do śpieszania. <laughs> okay. Konkretny. Już wielokrotnie rozmawialiśmy o, o tym, że są ludzie, którzy uważają, że prezenty na święta to musi być niespodzianka i to ma być po prostu nie. nie ja tak nie uważam absolutnie, ponieważ niespodzianki w dużej mierze to jest generator śmieci. Okej, okay, okay. no dobrze. Więc... Jesteś, bardzo jesteś zasadniczy w tych, tych kwestiach. To, to wiemy hmm. już od dawna. To, to prawda, to prawda. Grałeś w Stalkera? Nie, jeszcze nie, już można. Można już, to można. Jeszcze, jeszcze to jeszcze nie mam To podcast. No, <grym>, nie, nie, nie miałem, nie miałem jeszcze. To w ogóle jest, było coś takiego na Xboxie. na tym. Ja nienawidzę tego, tego sklepu Microsoftu. Przepraszam bardzo wszystkich, którzy przy tym siedzą, ale robią gównianą robotę. Ten sklep on niby działa, ale ma tyle, tyle funkcji tam, jest, które mogłyby uluzować, poprawie, że jestem w szoku, że tego nie robią. A przecież mają na pewno. Ale mówisz o, aplikacji, o aplikacji Game Passowej? Tak, Game Passowej na, na, na PC. Bardzo mi ona się nie podoba. Hmm. Więc parę dni temu pojawiła się opcja ściągnięcia sobie z Czyli możesz sobie tam wcisnąć guziczek i teoretycznie powinno się ściągać. Ja sobie wcisnąłem ten guziczek i wcisna, pojawiła mi się opcja graj bez żadnego ściągania. Ja wciskam tę opcję graj, mówię sprawdzę sobie, a piszą, że gra jest jeszcze niedostępna, więc nie ściągnęło mi się wcześniej, tylko mi się po prostu guzik zmienił ze na z zapasem na graj. Więc pewnie i tak będzie mi się ściągało teraz powoli. Nie wiem po co w ogóle taka, taka opcja. W ogóle też co ciekawe, nie wiem czy to jest zamysł celowy. Jak się sprawdzało na Game Passie, na, tym, na tej aplikacji, kiedy wychodzi gra, to tylko na wersji Deluxe było widać licznik, natomiast na wersji zwykłej nie było licznika. I zastanawiałem się, czy ta gra w Deluxe będzie we wcześniejszym dostępie, o którym wcześniej nie wiedziałem. Czy, czy co to oznacza? Nie wiem, czy zwróciłeś nie, nie, na to uwagę. Nie, nie było wcześniejszego dostępu. Nie, nie mam zielonego pojęcia, no, czemu nie tak było, nie, było. Nie, nie wiem. Wiesz co, może, może po prostu usta ustawiają sobie niezależne liczniki do różnych wersji, żeby potem już być przygotowanym na przykład na premierę Avault, gdzie w jednej wersji będzie wcześniejszy dostęp, a w drugiej będzie... Taki tradycyjny, zgodnie z datą premiery. Więc tam, tam zastanawiałem się, czy to coś oznacza. Natomiast słyszałem pierwsze, pierwsze opinię na temat Stalkera 2. Nie mm -hmm. wiem, czy ty miałeś okazję. No i ponoć technicznie jest, trzeba trochę poczekać, żeby to było perfekcyjnie zrobione, że ma swoje wady. Jest trochę siermiężna i jest trochę błędów, które tamują przechodzenie gry. Można to jakoś przeskoczyć, ale to w TV Gry chyba o tym się pojawił materiał? Wszyscy narzekają na, na błędy, na glicze, mhm. na, na problemy techniczne. W no, tym to jest momencie... coś, co się spodziewałem niestety. Mhm. No właśnie nie wiem, bo ja, powiem ci, że no, ja grałem rok temu na PGA, mhm. no to mówiłem, że są problemy. Mhm. No ale najwyraźniej jeszcze w tle były jakieś inne problemy, które wymagały, były bardziej niezbędne do działania gry. Ja tylko powiem, że Stalker w tym momencie, dwójka, ma 74 na Metacriticu, nie mhm. jest to, nieważne nie, nie jak na no to patrzymy, to nie jest dobra ocena, świeci się na żółto, mhm. czyli Metacritic uznaje to za coś średniego, ale na Steamie w tym momencie ma ponad 49 tysięcy grających. Więc to będzie grane. Ja miałem, jeżeli chodzi o Stalkera 2, to mi towarzyszył taki, taki proces, okay. który się zmieniał, z, z proces przemyśleń. Związanych z tym tytułem, jakkolwiek by to nie, nie nazywać. Kiedy po, pojawiły się pierwsze pokazy, i to ten na PGA, chyba na którym ty byłeś, uh -huh. to takie bardzo nieprzychylne głosy były, bo jakby było dużo głosów, że ta gra jest jeszcze niegotowa, dużo trzeba nad nią popracować. Potem były drugie pokazy całkiem niedawno i one już napawały optymizmem, ale cały czas miałem z tyłu głowy kurde, że to jest też tak, że ta firma, no, kontynuacja Stalkera to jest po wielu, wielu, wielu latach. Doświadczenia z przeszłości mogą nie mieć tutaj znaczenia, więc traktowałem to jako nowe studio, które ma bardzo, bardzo ambitny projekt do zrobienia. Robienia. Dodatkowo ta cała sytuacja polityczna, która się działa tam na Ukrainie, na pewno to utrudniło pracę i na pewno w ciężkich warunkach musieli wiele rzeczy robić. Ostatecznie udało się doprowadzić ten projekt do końca w takiej nie do końca technicznie dopracowanej postaci i wydaje mi się, że to, to nie jest żadne usprawiedliwienie, to jakby można zrozumieć, z czego to wynika. Natomiast mam nadzieję, że będą mieli czas, żeby teraz nad tym popracować, dopieścić, spaczować wszystkie, wszystkie rzeczy i żeby to za jakiś czas działało dobrze. Ja sobie oczywiście po, posprawdzam to, bo to jest. W Game pasie, więc nic mnie nie kosztuje przetestowanie, ale raczej takie solidne granie sobie odłożę na później. Może jakieś mody wejdą, może tego typu rzeczy, może community trochę pomoże w tej kwestii, bo to jest gra, na którą warto zwrócić uwagę i nawet ci komentatorzy, którzy mówią, że technicznie są duże problemy, to jednak zamysły, jakie są i klimat tego świata jest, jest niepodważalny i to jest coś dobrego i nad, nad czym warto pracować. Więc trzymam kciuki za, za tę grę rozumiem stan faktyczny, ale to nie powinno być. Nie, to, nie jest, to nie jest okoliczność łagodząca. Gra powinna być gotowa na premierę i tyle. A to szkoda, że tak mówisz, bo ja miałem nadzieję, że może sobie porozmawiamy w poniedziałek o, o tym Stalkerze. Pogramy, ile takie pierwsze wrażenia zrobimy. Myślę, że, że na, pierwsze, na pierwsze wrażenia pogram. Pogram na tyle. Chodzi mi o to, hmm. że nie będę się angażował super mocno, bo to jest gra jednak na kilkadziesiąt godzin. Można ją przechodzić na kilka sposobów, więc tam ta wielokrotność powtarzania tej, tej rozgrywki jest możliwa, więc o tym mówię, że nie będę tak super intensywnie w to grał, ale na pierwsze wrażenia na pewno możemy, możemy się umówić, tak? No to super. No to, to dobrze. No, Państwo no to to zapraszamy. Już... Zapraszamy Państwa jak do już... tego w przyszłości. Państwo grają, to, to napiszą jak, jak wrażenia. No tam z optymalizacją ludzie narzekają już po pierwszej, no bo teraz jest 18.25, to półtorej godziny niecałe minęło mhm. od premiery. No ludzie trochę narzekają na na optymalizację. Zobaczymy, jak. Zaraz zerknę jak recenzje na Steamie bardzo hmm. pozytywne, 80%. No to dobrze, no to dobrze. No, to, to, ale to jest, wiesz, to jest... no ale to jest. Ale to jest półtorej godziny grania. No kto wystawia normalne recenzje po półtorej godziny grania? Nikt normalny? No, pytasz normalny, to jest słowo klucz. Ale nie, no to też wiesz, to też jest tak, bardzo często to jest manifest jakiejś tam radości, że to się wreszcie wydarzyło. Jeżeli chodzi o stalkera, czasami jest tak, że no, nawet jeżeli próbujemy być obiektywni, to nasze nastawienie do, do pewnej marki, do jakiejś firmy jest tak korzystne, że jesteśmy w stanie przełknąć pewne błędy, które w innych przypadkach byśmy uznali za tragiczne i niedopuszczalne. Więc, więc w przypadku Stalkera 2 to dokładnie będzie miało miejsce, i podejrzewam, że jeżeli chodzi o dobrą zabawę, o to, czy ludzie się będą dobrze bawili w tej grze, to tutaj także może dosyć dużo zależeć od naszego nastawienia. Że jeżeli ktoś chce się w tym świecie dobrze zagłębić i będzie, nie będzie zwracał uwagi na te błędy, to nadal będzie się dobrze bawił. Bo to nastawienie do pewnego stopnia może poprawić przyjemność płynącą z grania. No ale jakby rozmowa na temat błędów jest jak najbardziej zasadna. One tam są, to jest niezaprzeczalne i na pewno o tym też opowiemy. Mhm. Więc ja, ja też rozumiem ten entuzjazm ludzi wbrew wszystkiemu. A może też jest tak, że ci kreatorzy, których ja miałem okazję wysłuchać, to oni akurat trafili na jakąś tam mają coś z komputerami. Fatalnie im się przytrafiło. Może mają pecha. Już widziałem tam recenzję na tym Steamie, że na wysokich kartach graficznych no, ta optymalizacja jest nie taka jak oczekiwana przy takim no, sprzęcie. No, wiem, wiem. Zastanawiam się, nie chcę, nie chcę tutaj radykalnych opinii, opinii wypowiadać, bo sprawdzimy. Mam, no, sprawdzimy. No, opowiemy w poniedziałek tak, państwo. Tak jest. Tak. I mimo, że ja to. Bo to też w ogóle ciekawa rzecz, że recenzje zeszły dwie godziny przed premierą gry. Mhm. Dużo mówi to o stanie projektu, i recenzenci mieli też 7 dni tylko na ogranie, co? Bo to już jest długa gra, mm -hmm. więc to też nie jest dużo, dużo czasu, nie, nie, da, nie, nie dali im. No, wiedzieli chyba, z czym, z, z czym wychodzą do recenzentów, to, to, to akurat. Więc. No, to w ogóle no. ja nie chcę brzmieć tak, jakbym ich bronił, bo to w ogóle nie o to mi chodzi. Próbuję zrozumieć ludzi, którzy się cieszą tą grą, bo to jest też no zrozumienie. Jak się no. ktoś cieszy, to niech się. To, to... To, to nic to nie zmieni. Jak się cieszy, to, to co, to że komuś nie chodzi ta gra, albo mu się nie podoba, to chyba nic nie zmieni, nie? Nie, nie to prawda. Możecie państwo pisać w komentarzach, jeżeli macie jakieś, jeżeli mm -hmm. żeście mieli okazję potestować. Ja chętnie poczytam te komentarze przed naszym materiałem, żeby już y, zastanowić się z jakiej perspektywy, perspektywy spojrzeć na to. W sensie na co zwrócić baczniejszą uwagę, tak? Więc jeżeli coś tam wam się super podoba, to piszcie. Jeżeli coś wam totalnie nie pasuje, też napiszcie. To będzie super dodatkowa rzecz dla nas. To prawda. To prawda. Y czy, czy my przechodzimy do naszego tematu odcinka? Czy jeszcze masz? jakieś Prawie, że, prawie, że jest, pojawił się na Netflixie całkiem zacny serial. To jest serial niemiecki. Zacząłem, oglądałem tylko dwa odcinki. Myślę, że Co? Państwu podrzucę na wszelki wypadek. Niemiecki? No niemiecki, no kto by pomyślał. To jest chyba. On, on, polski tytuł to jest Zabijaj uważnie, albo Zabijać uważnie. To jest o takim adwokacie, który jest niemieckim adwokatem to nie wiem, czy to jest jakaś cecha wyróżniająca adwokatów generalnie na świecie, ale on postanawia się przebranżowić. <laughs> postanawia się przebranżowić i zamiast, zamiast przestępców bronić przed sprawiedliwym wyrokiem sądu, no to postanowi, postanawia ich mordować. I robi to bardzo uważnie. I to jest zabawna historyjka, muszę powiedzieć. A że on też jest ojcem, no to między nami jest jakaś porozumienia. Jakoś mi się ten serial spodobał. Więc może państwo oglądali, może państwo sobie rzucą okiem, może państwu się spodoba. A może nie. Hmm, a to, jak jesteśmy w odcinku se serialowym, to ja, Remigiuszu, obejrzałem pierwszy odcinek Silosa. I jak? I co myślisz o tym pierwszym odcinku? Że, okej, okay, ale jest bardzo nudny. Nie gadaj! Znaczy, o Jezu, nie uwierzyłeś Co się dzieje? <laughs> nie uwierzy. Ja to, ja to mam. Nie, no dla mnie to był super odcinek. Tak się, wci tak się wciągnąłem, wiesz. Ja, No to czasami też czasami to, jest, to jest chyba ta cecha, o której czasami opowiadamy, i ja może to jest mój minus, na pewno jest to mój minus. Nie jeżeli chodzi o dobrą zabawę, ale jeżeli chodzi o przedstawianie moich opinii. Dla mnie to jest tak, po raz kolejny miałem wrażenie, jakbym otworzył okno na świat postapo i z takim poczuciem go obserwowałem, że wszystko, co się tam dzieje, dzieje się w takim tempie, w jakim powinno. Te obrazy, te wszystkie, każdy, każdy kadr, wszystko mi się tam, wiesz, tak wszystko mi pasowało do tego. Więc no, nic nie zauważyłem jest... nawet niskiego tempa. Tam jest taka scena głupia, po prostu, że nie, nie mogę wytrzymać. Nie rób mi tego, nie rób tamtego. Jak ona tam linę sobie spuszcza. Czemu ona sobie tej liny nie spuściła? Nie wiem, dwa metry bliżej tego zejścia, to sobie tam spokojnie, to, to, to mówię, tak, co on, dlaczego to się, te rzeczy się dzieją tutaj? Chyba no się było mylisz, taka, taka mylisz, się, mylisz się, albo tak, mylisz. kłamiesz. <dgłosy> Kłamie. <mów> Kłamie, to jest... <noise> na pewno był jakiś logiczny powód, na pewno był jakiś zasadnik. Remigiuszu, powiedz to, przekupili mnie z Netflixa na pewno, żebym tak krytykował. A być może, a to tak, to tak, przepływ pieniędzy nastąpił, koleś ostwa ma to miejsce. Kurde. No, mi się, mi się pierwszy sezon podobał. Mhm. No, ten też jest okej, okay. no, nie mogę powiedzieć. No, tam ta głupotka jedna, no ale rzeczywiście, no, dzieje się tyle, co w ostatnich pięciu minutach tego, tego odcinka, więc no tak. No, zobaczymy. Co piątek, tak? Czy co czwartek jest ten odcinek? Nie wiem, nie wiem. Ja sobie zawsze chyba w weekend będę oglądał, więc nie, nie ma dla mnie dużego znaczenia, kiedy. Chociaż nie wiem, czy, czy nie poczekam. Ale... Chciałbym obejrzeć w całości, ale z drugiej strony interesują mnie kolejne odcinki, więc pewnie będę oglądał na bieżąco. Ja taka też sytuacja. pewnie będę oglądał. To co, yy, przechodzimy do yy, The Game Awards? Nominacji? Tak, 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 Bo wydaje mi się, że się nam całkiem obfity temat szykuje. Szeroki. Zobaczymy, yy, na ile. Tak. Yy, zanim omówimy sobie, jakie gry były nominowane, jakie gry nie były nominowane, to ja bym zaczął od dopuszczenia do nominacji DLC remakeów i sezonów. Mm -hmm. Przed ogłoszeniem nominacji do The Game Awards, jakby organizator wystosował taki komunikat, ja go może przeczytam to tłumaczenie mm -hmm. za gry online. The Game Awards ma na celu coroczne docenianie najlepszych kreatywnych i technicznych prac, niezależnie od formatu wydania danej zawartości. Pakiety rozszerzeń, nowe sezony gier, DLC, remake i remastery są kwalifikowane we wszystkich kategoriach, jeśli jury. Uzna, że nowa kreatywna i techniczna praca zasługuje na nominację. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak nowa zawartość i jej stosunek cena/slash wartość. I tak jak kiedyś to właśnie remake stanowiły na The Game Awards kontrowersję. Ja przypomnę, że w 2019 nominowany był Resident Evil 2, w 2020 remake Final Fantasy VII, w zeszłym roku Resident Evil 4. To dzisiaj największą inbę mamy o DLC, a właściwie jedno DLC, czyli Elden Ring Shadow of the Earth 3, no, i jest dużo oskarżeń, na przykład tylko, że tylko po to zostało to zmienione, żeby to DLC mogło tutaj, żeby, żeby można było nagrodzić Miazakiego po raz kolejny. Ja myślę, że ten argument jest trafny. To znaczy, można dyskutować, czy to dobrze, że zostały tak nagięte reguły, albo zmienione te reguły, żeby tutaj to wpasować w to, bo prawdopodobnie to jest słuszny zarzut. To tylko kwestia rozważenia. Czy, czy to ma sens na dłuższą metę? Czy to jest krzywdzące dla kogoś? Czy to jest wyróżniające dla kogoś? Ja mam, y, raczej mam jasne przemyślenia odnośnie hmm. tego, co powinno być w kategoriach i uważam, że ani DLC, ani Remake, ani Remaster nie powinien się znaleźć w kategorii na najlepszą grę roku. Y, oczywiście to też pewnie będziemy o tym dyskutowali, natomiast ja uważam, że w tym celu powinny być wyznaczone albo osobne kategorie, albo specjalne nagrody takie. Nie nazwałbym tego nagroda ani pocieszenia, ale takie nagrody, wyróżnienia jakieś, że, że, że ktoś zrobił jakieś świetne DLC, po prostu pewnego segmentu tych, tych nagród przeznaczenie czasu na, na to, żeby o tym opowiedzieć i wręczyć jakąś nagrodę. I to byłoby całkiem, całkiem spoko i myślę, że nie wzbudzałoby to żadnych kontrowersji w takiej, w takiej to sytuacji. Ja się muszę przyznać, absolutnie z Tobą nie zgadzam. No, co, jak się cudownie, to, będziemy, to możemy się pokłócić. A co ciekawe, ta zmiana to, że DLC będzie zaliczane do, do goty, została zakomunikowana głosującym pod koniec października, a deadline był do 5 listopada, czyli to też takie e, no, nagła zmiana. Mhm. Ja powiem Ci tak, Remigiuszu, jeżeli rozmawiamy o tym, czy DLC powinno być brane pod uwagę jako najlepsza gra roku, no to ja myślę, że no, ciężko nam rozmawiać tutaj o Shadow of the Earth 3. Bo nie znamy tego dodatku. Ani ty, ani ja już chyba kiedyś mówiliśmy o tym, że nie graliśmy w niego, ale graliśmy w podstawkę. No ale na szczęście nie będziemy rozmawiali o jakości tej gry, tylko o tym, że jest to dodatek tak. i że znalazł się w kwalifikacjach nagród. I właściwie dwie rzeczy. No bo ja miałem kiedyś. Bo ja zmieniłem zdanie na ten temat. Kiedyś no, miałem taką dosyć twardą opinię, że ani DLC nie powinny być żadne, ani remajki tym bardziej. Czy remastery? Teraz uważam, mm -hmm. że właściwie e, czemu nie. I mm, właściwie dwie takie rzeczy się wydarzyły. To pierwsze to był tegoroczny Digital Dragons, gdzie polska branża w maju mm -hmm. zadecydowa zadecydowała, bo w Digital Dragons wygląda tak, że jest um, ludzie, którzy wybierają gry, mm -hmm. które są nominowane w Digital Dragons na najlepszą polską grę. To jest branża growa to są twórcy mm -hmm. gier. Jak najbardziej, oczywiście. I oni zadecydowali, że tak, chcemy, żeby um, Phantom Liberty brało udział w tym konkursie na najlepszą grę, mimo mm -hmm. że to jest DLC. No okay. i to jest głos branży, okej, okay, to jest głos naszej polskiej branży, ale mm -hmm. akurat ta branża jest bardzo silna. I w branża tutaj zdecydowała, że to jest na równi, że traktujemy to DLC. Nie, nie, znaczy rzadko wychodzą takie DLC, które byłyby mm. tak bogate. W tym roku mieliśmy może trzy, trzy duże DLC, czyli to Shadow of the Earth 3, do Diablo, dodatek mm. i do mm -hmm. Starfielda. Ten do mm -hmm. Starfielda podobnież krótki raczej. Mm -hmm. I, Zgadza się. Y, I to, i to, dla mnie to był taki, mówię, ok, Bra y, rynek się zmienia. Gry mm -hmm. są z każdym rokiem... Czymś innym. Więcej jest, no może nie więcej, ale coraz więcej osób gra w gry usługi. Więc to warto tutaj brać pod uwagę. Zresztą, jeżeli weźmiemy sobie Phantom Liberty, to czy Phantom Liberty, gdyby weszło w tym roku jako standalone, czyli mhm. nie DLC, tylko jako standalone bez większych zmian, musiałyby być tam większe zmiany, ale o tym, czy Ty uważałbyś, że powinno dostać nominację, czy nie? Tak, zdecydowanie. Absolutnie się jak, z tym zgadzam. A jakby wyszło DLC, to byś, bez większych zmian podkreślam, to byś twierdził, że nie powinno mieć nominacji do najlepszej gry? Yy, gdyby wyszło w tym roku Phantom Liberty? Tak, tak. Yy, tak, uważam, że nie powinno. Czyli to się różni tylko do jakiej zakładki wkładasz ten, ten wyrywek kodu. Że to tak hmm. naprawdę sama treść i to czym hmm. jest ta gra nie ma tu żadnego znaczenia. Jest częścią pewnej całości i stanowi całość. Jeżeli chcesz zagrać w tę grę dzisiaj, no to musisz także mieć tę grę sprzed iluś tam lat. To jest, to jest rozwinięcie tego, co tam miało miejsce. I oczywiście to jest cudowne rozwinięcie, ja tego nie podważam i absolutnie mm -hmm. zasługuje na wyróżnienie. Może zasługuje na jakąś specjalną nagrodę. Oczywiście nie chciałbym tworzyć specjalnej kategorii tylko dla DLC, bo jak sam powiedziałeś, tych produkcji, zwłaszcza wartych uwagi, nie ma tak dużo. Mhm. Dlatego raczej traktowałbym to jako osobną kategorię stanowiącą wyróżnienie. I, i powiedziałbym tak, że, że Twój argument na temat tego, że branża raczej się skłania do tego pomysłu, jest, 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 jest zdecydowanie jest wartościowy i ma jakieś znaczenie i powinniśmy brać pod uwagę. Natomiast ja mam takie poczucie, że. Zawsze będzie to wzbudzało kontrowersje, zawsze będą z, z tego powodu jakieś problemy, i zawsze ludzie będą zwracali na to uwagę. I myślę, że nic by się nie stało, gdyby to było traktowane osobno, ale z, z równym szacunkiem i z równym wyróżnieniem. To też trochę tam od, odbiera miejsce na potencjalnym podium innym grom, które, które trafiły do nas. Yy, już na przykład w tym roku. Bo wyobraź sobie taką sytuację. Z Phantom Liberty jest fantastyczny przykład i być może z Shadow of Tre, że DLC produkuje się na bazie już wcześniej zaprojektowanej gry, która jest dopracowana, dopieszczona, w której doskonale twórcy mają szansę poznać wymagania graczy. Powiedziałbym, że Zrobienie dobrego DLC do dobrej gry jest dużo łatwiejsze niż zrobienie osobno dobrej gry. Oczywiście, jedna i druga rzecz wymaga sporej pracy, natomiast ta DLC jest łatwiej zrobić do gry, która już działa, jest sprawna. Wiemy, co ludzie lubią w tym, czego nie lubią. Oczywiście, to wszystko można spieprzyć. No ale taki Miles Morales mhm. też bazował bardzo mocno na podstawie, też wiesz, co, co ludzie lubią, czego nie lubią i właściwie na Barkach Spidermana I hmm? powstał ten stand-alone, który, no, jakbyś pokazał komuś dwa urywki gameplayu, to by stwierdził, że to jest ta sama gra. Nie, no, oczywiście, zgadzę się i to jest być może dobry kontrargument, ale jednak Myers Morales był jako osobny produkt, był jako standalone mhm. i to jest też, wiesz, bo to są takie, bo to, o czym my teraz rozmawiamy, to są takie filozoficzne kwestie, nie? Mhm. E, I a tak naprawdę, a na, 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 najlepiej byłoby bazować kategorie I... na bazie bardzo jasnych i prostych zasad, czyli coś, co stanowi oddzielny produkt, traktujemy jako oddzielny, kwalifikujemy go do kategorii i, wy, i, i, i na podstawie tego dajemy nagrodę. No Ale branża wiesz. growa nie jest taka, nie kieruje się prostymi zasadami. To jest branża, branża growa, która nie się zawsze podejmuje zmienia. dobre decyzje. To wiesz, ja, ja mam nie, nie. dużo szacunku <laughs> dla branży growej. Ale poza branża, tym wiesz, no to gra branża się uku... zmienia. Okej, okay, słuchaj, ale to jest, to jest fajny argument. Ja jestem w stanie go przyjąć z całą sympatią do branży mhm. growej, ale, ale nagroda na, za najlepszą grę roku jest wręczana za, za, e, za dokonania, Jakby branża, to branża jest nagradzana tutaj, nie? Mhm. Więc, więc ktoś inny powinien decydować o tym, jakie są czynniki, które kwalifikują. Na przykład zainteresowanie i sympatia graczy jest dużym, bardzo ważnym czynnikiem, a nie to, co branża sobie uważa za, za sensowne i, i W, w zeszłym roku. Na, dobrze pamiętam, to Michał Pisarski o tym mówił, że w zeszłym roku nagrodę za innowacyjność gameplayu na Steamie w nagrodach graczy zdobył Starfield. Zgadza się, to prawda i to jest, oczywiście gracze, to, to, to nie znaczy, że to, że przyznajemy głos graczom, chociaż w tym przypadku The Game Awards nie jest to akurat yy, Nie powiedziałbym, że to jest, nie, tak, nie jest znikomy jest, 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 10%. jest, jest... Nasz głos, no to, to też nie znaczy, że gracze podejmą dobrą decyzję. Ja powiedziałbym, że w tych, w tych sytuacjach nie ma optymalnego rozwiązania i podejrzewam, że to, że ta gra pojawiła się na kilka dni przed końcem głosowania, także świadczy o tym, że Jeff Kelly też musiał się nad tym zastanawiać długo, intensywnie. Ostatecznie podjął taką decyzję. Ja uważam, że to nie jest do końca trafiona decyzja, inaczej bym to zrobił, ale to w zasadzie, gdybyś mnie zapytał, czy coś strasznego się wydarzyło w związku z tym, to powiedziałbym nie, no, dzień jak co dzień, co roku, co, znaczy co, co roku są jakieś takie problemy albo są remake i komuś to nie wasuje. Mhm. Nieważne, jaką podejmiesz decyzję, ktoś będzie się czuł niezadowolony z tego, z tego powodu. Więc możemy się nie zgadzać co do tego. Ja bym traktował to jako osobną kategorię albo osobne wyróżnienie. Ty uważasz, że jest to zasadne, żeby, żeby było razem. Obaj mamy, mamy pewnie trochę racji. Ja do tego jeszcze wrócę, ale jest druga rzecz, która mnie utwierdziła właściwie w, tej, w tych zmianach przekonania to jest Rafał Jaki, czyli showrunner Edge runners i współtwórca Gwinta. Mhm. W dyskusji na, na Twitterze z Marcinem Kosmanem napisał. znaczy kosman najpierw napisał tak. Oscary są, jakie są, ale wyobraźcie sobie, że jakiś film jest ponownie nominowany do Oscara po pół roku, bo na Blu-rayu dorzucili dodatkowe sceny i parę fajnych dodatków. I ja zaznaczę tutaj, że to jest oczywisty żart z pan, ze strony pana Marcina. Żeby się Bardzo dobrze, nie... że zaznaczasz, bo czasami A, to... T, t, tak, to, ewide... to no, tak, tak ewidentnie tak. żarcik tutaj był. No, no i Pan Rafał odpowiedział, że no, ale to porównanie jest dalekie od tego, czym są DLC. Jeśli już, to bliżej temu do kolejnego sezonu serialu, a nieżeli sposobu wydania. Większość seriali nie da się oglądać bez obejrzenia poprzednich e, części, a postaci czy lokacje też w większości się nie zmieniają. I ja uważam, że to jest dobre porównanie, to, bo DLC od. Mhm tej samej wersji, tylko stand alone różni się właściwie tylko tym, że ty do wersji stand alone musisz w jakiś sposób wprowadzić gracza, no bo znajdzi, na pewno znajdzie się jakaś grupa graczy, którzy nie grali w podstawkę. Mamy teraz przykład dodatku do e, Dying Light 2, który jest stand który jest właściwie, on trochę udaje, że jest e, rozszerzeniem pierwszej części <gry> Tak, tak, gry. tak, to jest zabawny tam zamysł. Tak. Jest w tym. I, i, I właśnie i, i tylko tym. Dla mnie to jest tylko tym, i to do jakiej kategorii. Czy musisz mieć tą podstawkę, czy nie musisz. I ty, te duże, bo mówimy o tych dużych, fabularnych oczywiście dodatkach, hmm. praktycznie tym się nie, nie, nie różnią. Więc ja wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Ludzie mogą się kłócić, bo często mamy tak z tyłu, że. Nie, jest taka kategoria, to nie jest przecież gra, tylko to jest dodatek. I ludzie dają takie argumenty, ale jeżeli zaczniemy myśleć o tym, co jest istotą, czyli jak ta gra wygląda, jakie są wartości. Przecież Phantom Liberty, jakby było standalone, to by spokojnie miało szansę na no, grę oczywiście. roku. Oczywiście wiesz, ja, wydaje mi się, że to też trochę krzywdzące jest z perspektywy. To, że, zobacz, jakby ten zamysł, który, który tutaj się mhm. przydarzył, powoduje, że zaczynamy rozmawiać w taki krytyczny sposób trochę o... o... O Elden Ringu, który sobie absolutnie nie zasłużył na tego typu kontrowersje, bo to od początku do końca jest wyśmienita gra i to jest świetny dodatek. Wiele osób uznało to za świetny dodatek, on jest mhm. świetnie oceniany, natomiast teraz stał się obiektem kontrowersji zupełnie niepotrzebnej. Natomiast wydaje mi się, że tu nie, nie chodzi tak do końca o dyskusję o tym, czy ta gra sobie zasługuje, że ona stanowi jakby zwartą całość, że to jest coś nowego, co zostało do tej gry, czyli ileś tam pracy włożyli deweloperzy, tylko wiele osób ma takie przekonanie, kurde, no tam Shadow of the zabrało miejsce jakiejś innej grze, która mogłaby się tam przytrafić, którą ja uwielbiam. Na przykład Space Marine 2, nie, nie mówię, że ja, tylko tak przeciętny gracz może mieć takie spostrzeżenia. Albo na przykład Stellar Blade też mógłby się tam przydrawić, a, a nie może, ponieważ ktoś wpadł na pomysł, żeby DLC, żeby ograniczyć tą główną kategorię poprzez grę, która już miała swoją premierę tam 2 3 lata temu. I więc, właśnie... więc to powoduje zagniewanie jakieś tam. I tutaj dotykasz chyba istoty problemu. No bo y, gracze mają poczucie niesprawiedliwości. Jakich gier brakuje? A brakuje wydaje mi się, co najmniej dwóch, niektórzy mm -hmm. mówią, że nawet trzech gier brakuje w tym, w grze roku, no to to jest ten, to właśnie poczucie niesprawiedliwości, że Elden zabrał miejsce jakiejś innej grze. Mm -hmm. I to jest Myś... mocne poczucie niesprawiedliwości, bardzo mocne. I tutaj ja winię twórców. I uważam, że to jest bardzo duży błąd, że właściwie... Twórców gry? Twórców gry? Twórców e, nagrody, The Game Award. A, no, twórcy gry, co oni są biedni, co oni, co, oni zrobili? <laughs> nie, nie, nie. Twórcy, tak, tak. Nie, ma, nie wiem dlaczego mhm. y, nie powiększyli najważniejszej kategorii. Jeżeli jest więcej kandydatów, to wystarczy powiększyć ją o, o te kilka I, i to poczucie niesprawiedliwości byłoby y, już na pewno mniejsze. No bo, nie, no bo zawsze się znajdzie ktoś, kto uważa, że jak coś tam powinno być, a go nie ma. Nie? Tak mhm. jest na Oscarach, że ta nominacja za najlepszy film potrafi mieć no, o kilka filmów więcej niż reszta kategorii. Mm -hmm. Tak, tak, tak. miałoby to, to trochę sensu. Chociaż to też jest, jest takie ryzyko, że nieważne jak poszerzyć te kategorie, to zawsze znajdą się gracze, którzy uznają, że ich ulubiona gra z tego roku no, tam się nie znalazła, więc też będą pogniewani. Ale tak, poszerzenie kategorii rozwiązałoby trochę problemów. Zwłaszcza, że Kolejna kategoria, zaraz, bo mówimy o tej głównej, ale następne mhm. to praktycznie są te same tytuły, więc masz wrażenie, że, to że grupa została mocno ograniczona, że bardzo to wąsko prawda. jest tam w tych, tych propozycjach. No i więc też tak. ta zmiana z dodaniem sezonów, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to o nikt o tym nie mówi, tylko mówi się o tym DLC, bo mamy ten przykład, ale my żyjemy w świecie, gdzie dominują gry usługi i co w przypadku, gdzie za kilka lat Mm -hmm. Hipotetycznie o, o, oczywiście, najlepszą grą będzie coś tam zrobione w Fortnite, albo gorzej w Robloxie. To Ach. takie argumenty podajesz, które raczej ja powinienem przedstawiać. E, znaczy, nie, no ja mówię, że to dobra zmiana jest, no bo oni już przygotowują e, te nagrody pod. Jakiś scenariusz. Tak mówisz, czyli, czyli, tak. czyli krótko mówiąc, za parę lat żadna nowa gra nie będzie grą roku, tylko po prostu stare gry wiemy, z nowymi tak. dodatkami. Znaczy nie, no nie, nie musi tak być, no co no roku wychodzi zważywszy na kierunek ileś... branży, to możliwe. nie. tylko zostaną, remastery i, i dodatki do gier usług. Nie, no co roku wychodzi dużo gier. W tym roku też no. sporo gier dobrych, nowych wyszło, ale to Aha. nie oznacza, mhm. że branża to są tylko nowe gry. Nie? Że najlepsza gra, Właściwie ten, to powinno się trochę może inaczej nazywać. No to o, to, o, to, o tym twierdzę. Ta, ta, ta rzecz, I... o której opowiadasz, jest niewątpliwie mhm. znacząca, to jest mocny argument, i on raczej wskazuje wyraźnie, że trzeba by oddzielić jedno od drugiego, żeby ostatecznie nie odebrać szansy nowym grom na to, żeby zabłysnąć, żeby się pokazać. Ponieważ stare, dopracowane tytuły będą rozwijane coraz lepiej, coraz intensywniej, i może będą z czasem bezkonkurencyjne w stosunku do nowych gier. I to, 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 jest, to jest coś, co to jest dla mnie taki jeden z argumentów na to, że Powinniśmy jednak wyróżnić te kategorię w jakiś sposób spróbować. I że ta kategoria, bo to wiesz, to jest też tak, że może być takie przypuszczenie, że jeżeli tak ważną grę jak DLC do, do Elden Ringa, Wykluczymy z tej głównej kategorii, to trochę zaniżamy jej jakość, albo że mm -hmm. oceniamy tak. ją za jakąś słabszą. Nie, powinniśmy ustaw... ta, to powinno być tak przedstawione, by ta nagroda za DLC była równie wartościowa i równie ważna. No ale to, to zawsze się, jest. Najlepsza się... gra roku, to najlepsza tak. gra roku, to, to brzmi najmocniej, więc. Tak. więc tak, tak, to będzie zawsze problem. Zawsze tak. To, problem. to od razu tutaj powiem, że Michał Chwistek na Twitterku zauważył, że ja też zacytuję to, że Oscar dla filmu Parasite w kategorii film nieanglojęzyczny. To zupełnie inna kategoria wagowa niż Oscar za film roku. Znaczy, filmy w tej kategorii, czyli film nieanglojęzyczny, hashtag nikogo. Nie mhm. oszukujmy się. Jest Ale jak prawda. jest najlepszy film i tam mhm. masz nominację, czy tak jak w tym przypadku wygrywasz to, to jest, to jest przepaść między tymi kategoriami. Stworzenie, no po prostu stworzenie kategorii DLC, nawet jakby tam były tylko trzy. Produkty nominowane, to odbiera bardzo dużo prestiżu tym grom. Znaczy, one są jednak wtedy, to jest taka kategoria trzecioligowa. A jeżeli dodatek jest na wysokim poziomie jakościowym, mhm. no to powinien być też doceniony. No zgadzam się z Tobą, musi być coś. Ja mam taką nieprzemyślaną te, propozycję teraz, więc możesz mhm. ją skontrować zaraz. Może gra, która już dostała raz takie wyróżnienie, raz została grą roku, to może już nie powinna być kwalifikowana w kolejnych konkursach, dlatego że DLC się pojawiło do tej gry. Mm, może to, jest, to byłaby jakaś, może to, to byłaby jakaś opcja. To jest ale ciekawe, to... ale być może no, w takich hubach growych, jak Roblox mm -hmm. czy Fortnite, mogłoby to blokować innych twórców, no nam rośnie zgadza teraz. Się, znaczy ja bym się. nie lekceważył tego, że rośnie nam nowe pokolenie, dla których tworzenie gier w Fortnite będzie super naturalne. Nie? Mm -hmm to nie jesteśmy, znaczy branża growa tak szybko i, i tak niekonwencjonalnie się potrafi zmieniać, mm. że my nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Kto by pomyślał 10 lat temu, że dalej będziemy grać w GTA V, nie? No, 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 no kto by pomyślał. I, I chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo mm. podejmujemy ten temat, on jest dosyć istotny, wiele osób się w tej kwestii wypowiada w internecie, ale ostatecznie wszystko się sprowadza do tego, że za rok zasady mogą być zupełnie inne. To nie jest to tak, prawda. że to, co zostanie ustalone dzisiaj, pozostanie nie na zawsze. Więc branża się będzie zmieniała, nagrody będą się zmieniały. Dzisiaj może zabrakło miejsca na tym podium dla jakiegoś tytułu, ale za rok może tego miejsca będzie więcej to wszystko będzie, będzie się tak, zmieniało to, z czasem. To, to jest najprostsze rozwiązanie, nie? Znaczy po prostu mhm. zwiększyć tą kategorię, nie ograniczać się tylko do sześciu. Ale też właściwie to jest takie pytanie: to cała dyskusja o DLC, to czym powinno być The Game Awards, nie? No bo czy powinno być odbiciem stanu faktycznego branży mhm. czy powinna czy, czy The Game Awards powinno zwalczyć i mówić istotne są nowe tytuły, nie? Mhm. No bo to jest przeciwne temu trochę być może zgodne z tym, co mówią gracze, ale przeciwne temu, co robią gracze no okej, okay, okej, okay. to coś mnie to, wprowadziłeś mnie teraz na głęboką wodę. Nie wiem, co ci odpowiedzieć na to. <grym> no, <grym> no bo jeżeli, jeżeli mówimy, to The Game Awards powinno w jakiś tam sposób kształtować rzeczywistość i do mm. gry roku nie może być dodawanych sezonów DLC i tam remake'ów, remasterów, no to The Game Awards staje się jakiegoś rodzaju aktywistą o stan y, branży, nie? To oni mm. kształtują ten stan zamiast być odbiciem pewnego stanu. tak. No ale to, to działa, to działa dwie strony. To, to wiadomo, że jeżeli gra się tam nawet jest nominowana do nagrody, to jej sprzedaż wzrośnie, to ktoś się zainteresuje, ktoś o tym kto, o tym tytule nie słyszał i, i będzie miał okazję teraz w niego zagrać, tam jakoś to trafi do świadomości szerszej. Więc to, to z jednej strony, no, nawet jeżeli to w 100% byłoby odzwierciedleniem tego, co się dzieje w branży, no to i tak to jest taki ja nie wiem, to tworzy echo i odbija się od tego i potem trafia z powrotem do graczy i to wpływa także na ich wybory przyszłe, więc to działa, to jest taki feedback chyba, sprzężenie zwrotne w tym przypadku i to zawsze tak będzie, tego nie wyeliminujemy, ale to jest okej okay, chyba. No myślę, że okej, okay. no ja bym sam wolał, żeby jednak to było te nagrody i te nominacje, no to były jakimś odzwierciedleniem stanu branży, nie? No to, to, tego bym oczekiwał, a nie e, kształtowania tak, tak. rzeczywistości albo udawania, że bo wymuszania, że kiedyś było lepiej no nie, no jest jak jest i... i i trzeba no tak. to akceptować. Nie jak, jak najbardziej. Ja myślę, że to jest bardzo elastyczna impreza, oby tak było. Ja najbardziej się cieszę, też jakby to jest taki początek tej rozmowy, że zostały wyróżnione te tytuły, bo bałem się, że będą jakieś takie kontrowersyjne rzeczy, które w graczach wzbudziły niechęć, a w dziennikarzach pracowych, prasowych, dziennikarzach gamingowych zachwyt, że dojdzie do takiego zdarzenia. Ja zresztą parę razy, żeśmy rozmawiali, ja też tam prywatnie opowiadałem o tych rzeczach, że bałem się, że tutaj dojdzie do jakiegoś silnego sporu w ramach tych nagród, a wydaje mi się, że te pozostałe tytuły poza. DLC remakami, które mogą być z jakiegoś powodu kontrowersyjne, nie najgorzej zostały dobrane, więc nie jest, nie jest źle w tym. No, mi na pewno dwóch gier brakuje. Przejdźmy sobie do. Mhm. A w ogóle ciekawostka, Remigiuszu. 10 okay. lat temu y, na pierwszym The Game Awards wygrało Dragon Age Inquisition. Czy myślisz, że? Dragon Age, Straż Zasłony ma szansę w tym roku na najlepszą grę? Nie, no nie ma to żartu. No nie ma, no już wypadło, nie? Ale, ale to tego. Martwiłem się, że, że coś takiego może się znaczy Martwiłem się. no To to jest ciężka w ogóle sprawa. Ten, ten spór między, między branżą a graczami zaczyna się pogłębiać, albo właściwie takie rozbicie. I nie wiem, czy to jest kwestia mojej obserwacji internetu, bo to wiesz, bańki są czasami ciężko po, poza nie mhm. wyskoczyć. I nie wiem, czy. Bałem się, że ta impreza będzie odzwierciedleniem tego, tego rozbicia tych, tych dwóch frontów, ale wydaje mi się, że nie, że dosyć sensownie zostały dobrane te tytuły w większości przypadków, więc, więc jest ok, Tam uspokajająca jest trochę ta Czyli impreza. Czyli gracze na zaś bali się i frustrowali, że nie będzie Black Myth, Wukong. Tak, 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 y, tak było. Było wiele takich obaw, ja też podzielałem te, te obawy. Cieszę się, że się myliłem w tej kwestii. No, nie ma co się, nie ma, znaczy po pierwsze, nie ma co się kierować strachem, po drugie, nie ma co się stresować, wkurzać przede wszystkim na zapas. Ale to, to, to emocje są, są ważne była. w życiu. E, tak. no nie takie, nie ma takich Ale nie, nie ale słuchaj, ale nie, nie przesadzajmy, to nie było też tak, że... No, ja na pewno nie denerwowałem się jakoś tak strasznie, nie, A nie mówię to tylko o tutaj, To tak, ale dużo było takich tak, głosów, że... To może, tak, to może, to może już mi już też Panicznych upnęły. wręcz bym powiedział. A, nie, nie, nie. Ja zaraz ze stoiskim spokojem do tego podchodziłem, bo pomyślałem sobie, no jeżeli, jeżeli ro, ten, ten rozdźwięk między graczami, a branżą grową się pogłębi, no to jest tylko świadectwo jakiegoś tam stanu chorobowego, który... który no, coś trzeba by z tym zrobić, ale, ale jeżeli nie ma tego pogłębienia tutaj, no to nic złego się nie stało. Ale to i tak będzie dochodziło do starć, najwyraźniej. No to y, pogadajmy sobie o tym, co jest nominowane. Zacznijmy od gry roku. Y, mm. Ja tylko powiem, że ceremonia wręczenia nagród i ogłoszenia tych nagród odbędzie się 12 grudnia y, w Los Angeles. Y, zabierasz mnie, mam nadzieję, tym razem. Niespecjalnie, ale. No, no dzięki. Nie, nie wiedziałem, że są no. takie oczekiwania. <śmiech> 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 To jest, to jest, okay. Pe pewnie zapytujesz, na co ja bym zagłosował. Ja bym wolał, wolał. Najpierw wolałbym przedstawić Państwu tutaj, co no to, są to, za... Proszę bardzo, to może ja przedstawię te kategorie. Proszę bardzo. Proszę Państwa, na miejscu pierwszym właściwie to nie jest miejsce pierwsze no, nie wiem czy to alfabetycznie zostało sporządzone, chyba tak. Astrobot, uh -huh. proszę Państwa, jest Balatro, Black Myth, Wukong, Elden Ring, Shadow of the Earth, 3, wspomniany, uh -huh. Final Fantasy VII, Rebirth i metafor Refantazję. Takie są tytuły. Ja jestem Grałeś osobiście zadowolony z tego. Nie, nie grałem, nie gramy wszystko z tych rzeczy. Gram mniej niż bym chciał. Z różnych okay. powodów. No to ja nie grałem w Final Fantasy i w Metafor? Mhm. A czy brakuje Ci jakichś gier tutaj? Na, na pewno widziałbym tutaj Space Marine 2 i widziałbym tutaj także Stellar Blade. Z Ale tych tak rzeczy, po, które. Tak poważnie. Naprawdę uważasz, że Space Marine 2 to jest taka gra, która powinna być w gronie najlepszych gier roku, że to jest tak dobra mhm. gra? Tak, tak uważam. To, okay. jest, to jest nie tylko dlatego, bo to jest tak, to... Wiadomo, że tutaj powinny trafiać gry, które są ponadprzeciętne. Ponadprzeciętność Space Marine 2 polega na tym, że oni naprawdę wrócili do korzeni. Do tego, co kiedyś było bardzo popularne i bardzo dobrze przyjmowało się w środowisku graczy, i wiele osób bawiących się w tę grę miało takie poczucie trochę powrotu do, do tych starych dobrych czasów, takich sentymentalnych. Więc uważam, że ta gra zrobiła także coś na poziomie emocjonalnym. Ona technicznie miała braki, jeżeli chodzi o długość kampanii, też można by poddawać wątpliwość. Ale, ale mam wrażenie, że, że była dopracowana, gotowana premier, miała tam jakieś drobne błędy, które nie utrudniały w przejściu, w przejściu tego, no i przede wszystkim pokazali deweloperzy, że można coś zrobić w starym stylu. A, a jednak zaoferować coś nowego, fajną, fajną widowiskową rozgrywkę z bardzo widowiskową kampanią. Więc tak, uważam, że ta gra ma podstawy, żeby to być, ale też jakaś nie, nie uważam, żeby się krzywda stała ani mi, ani deweloperom, że tutaj tego nie ma. Więc mhm. ja bym, osobiście, gdybym ja miał wpływ na ten głos, to bym, to bym za, tym, za tym głosował, żeby tu się znalazła ta gra w tej kategorii. Nie muszę mieć racji też, nie każdy musi się ze mną zgadzać nie, nie, to w tym, tej kwestii, ja? Ja do Space Marine mam takie, że mi się po prostu ta gra znudziła. Ja przerwałem ją, nie wiem, po trzech godzinach chyba i nie wróciłem. I tak nie mogę powiedzieć, że to jest o, zła gra czy coś. Nie, ale tak nie wzbudziła we mnie jakichś takich żadnych emocji, no ty, ani gameplayowo ty, mnie nie zachwyciła. No, no, tak. wiesz, dlaczego tak było, wiesz dlaczego tak jest. Bo grałem na konsoli pewnie. A nie, no bo ty, ty jak, 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 jak takie chłopaki jak ja grałem w Gears of War, to ty też się z dziewczynami wtedy umawiał i ty niestety, dlatego sentymentów nie masz takich Stążymy. silnych. To prawda. Jest to możliwe. No więc Z... wszystko jasne. <kłysy> mm, więc mi brakuje na pewno dwóch gier. Okej, okej. Zeldy, która bardzo mi się spodobała, mimo, że uważam tak już na, że jest trochę za łatwa, ale jest bardzo, bardzo kreatywna i, i wciągnęła mnie i super mi się grało w tą grę. I Stellar Blade, który o, obecnie proszę. gram. I, e, I serio, nie, nie, nie widzę tutaj, jak Ble Black Myth Wukong jest nominowany, to w ogóle nie widzę, nie widzę powodu, dlaczego Stellar Blade miałby nie być nominowany. Ja, ja miałem, miałem tak z Black Myth Wukongiem, mam podobnie, znaczy po pięciu godzinach mi się ta gra znudziła i okay. ehm, miała na premierę, no to z, z optymalizacją miała spore problemy. Do tego no, była troszeczkę niedorobiona, bardzo dużo niewidzialnych ścian było na przykład. Black, w ehm, Wukongu, tak? W Wukongu, tak. W Wukongu, tak, tak, w tak, tak, więc, Każda z no, tych gier ma jakieś wady, tak, to prawda. Więc na, na pewno, no myślę, że takie, że jeżeli pojawiają się gry, których tutaj brakuje, no to jest właśnie Zelda, Stellar Blade i Space Marine 2. Mhm. Mm Okay, Wystarczyłoby okay. Tą, tą kategorię rozszerzyć o te gry i pewnie nie byłoby, nie byłoby w ogóle tej dyskusji. Myślę, że nie byłoby. Myślę, że nie byłoby, ale też mam takie poczucie, że ta dyskusja także jest, nie tylko dlatego, że jest o co się, jest na co zwrócić uwagę, ale też, że jest taka potrzeba jednak pewnego konfliktu i, i trochę jest też, wynika z tej potrzeby to, że ten konflikt się tu pojawia. Nieważne, czy on jest uzasadniony, czy nie, ale masz rację, gdyby tutaj dorzucić te trzy gry, to na pewno byłoby dużo mniej kontrowersji i też nie Jak wiem, myślisz? czy jest ich tak dużo, ale, ale... kto wygra? I na kogo Myślę, ty, znaczy kto, jak, jak, na jaką ty grę byś zagłosował, a jak myślisz, kto wygra? Myślę, że wygra Final Fantasy Rebirth i ja bardzo, bardzo czekam na tę grę i na PC, żeby móc w nią pograć, chociaż teraz na PS5 Pro ci jest bardzo fajnie zrobiona, ale to musiałbym sobie specjalnie konsolę kupić, a PC ta już mam, mhm. więc, więc sobie poczekam. A Stellar Blade jest już dostępny na PC? -cie? Nie, nie. Jeszcze nie ma, no to też, też był ekskluzyw przez jakiś czas na, na, na PlayStation. Więc uważam, że wygra, wygra Final Fantasy Rebirth. Ale nie wiem, czy sam bym na, za to, na, na to zagłosował, bo nie miałem okazji pograć. Gdybym ja miał wybierać, to bym zagłosował na Balatro, bo to jest kompletne szaleństwo. Ale wydaje mi się, że to raczej. No, że... No to jest za prosta gra, za mało. Ale to coś tyle. Dlaczego? Ogóle, wiem, to jest zły argument. To w ogóle tak. bez sensu jest, nie? Ale jak patrzę na te wszystkie pozostałe tytuły, to myślę sobie, Boże, tam nawet w tych wszystkich rzeczach tyle napracowania, tyle ludzi nad tym siedziało. A tutaj ziomek sobie siedział w wolnych, wolnych chwilach między pracą a przerwą, kurde, obiadał. sobie wytrzymał taką gierkę, że jest szok. Czy to nie jest piękno Game Devu, nie? Że tam no nagle jest, jest jeden to, typ jest, zrobi to, jest, grę to, jest jest, to, jest mega tam. dobra. Mega no. dobra. E, to prawda. Ja bym zagłosował na Astrobota tutaj. No. Bo to jest gra, którą przechodzi się w 12 godzin, a ja w niej mam 32 godziny i <laughs> to, to samo grałeś. Jeszcześmy o tym rozmawiali. Tak, więc świetnie się bawiłem. Um, no, ja powiem tak, też mi się wydaje, że final Fantasy, bo ma fantastyczne opinie z rynku w szczególności zachodniego, ale nie zdziwiłbym się, jakby tutaj balatro było czarnym koniem. Może być, może być. To by było nie, w ogóle szaleństwo, gdyby ta gra zgarnęła wszystkie nagrody w każdej kategorii, w której występuje. E, czy omawiamy najlepsza reżyseria gry? Bo ja zupełnie nie rozumiem trochę tej kategorii. To jak gry że w ogóle te same gry są. Bo, to jest, <laughs> to ja dokładnie nie wiem, same. To jest nagroda tego... pocieszenia dla tego, kto nie wygra gry roku. E, e, trochę tak. Trochę się robi taka kategoria. Okej, okay. najlepsza narracja. Uh, Okej, okay. to, to I, też jest i interesująca ci... kwestia ok, opowiadaj, opowiadaj. Bo, bo narracja, ja rozumiem, że jest to sposób opowiadania historii, a nie sama historia mm -hmm. Mm -hmm. i, a, znaczy to połączenie jakby tak, forma tak, i treść. Gry opowiadają, opowiadają historię, narracja jest bardzo rozległa, to nie tylko są słowa wypowiadane, ale też obrazem tak. i, i zdarzeniami się. Tak, ta mamy Final Fantasy, mamy tutaj mm -hmm. Like a Dragon, Metafor, Hellblade 2 i Silent Hill 2. No, mm -hmm. ja, jako że grałem tylko w Hellblade'a i Silent Hill'a, zagłosowałbym tutaj na Silent Hill'a 2, ponieważ Hellblade 2 uważam, że w ogóle nie powinien się znaleźć w tej kategorii. To... Narracja w tej grze jest bardzo zła. I o, kiedyś ciekawe, nawet ciekawe. dawałem takie przykłady na Twitterku, w jaki no, że W jakiś zły sposób jest, jest prowadzone, takie te, te dialogi są beznadziejne tam. No, okropne. Znaczy dla mnie ta gra narracyjnie to jest porażka. Absolutna. To, że ja nie lubię tej gry w ogóle. Przeszedłem całą, mhm. nie lubię jej. Okej, okay, okej. Okay. To, to ciekawe. Ja też raczej na Hellblade bym nie, nie stawiał, bo spędziłem przy nim parę godzin i też mam poczucie takie, że. Tam narracja się w bardzo wielu miejscach kłóci z gameplayem, że to nie jest, Oj, to jest bardzo, bardzo niespójne. Natomiast mam kilka słów na temat Silent Hill 2. Bo w pierwszej chwili, kiedy usłyszałem o tej propozycji, to pomyślałem sobie zaraz, narracja? Przecież to jest narracja, która była wymyślona lata temu przy podstawowej wersji gry. To jest jednak remake. Więc, więc te takie podstawowe narzędzia narracyjne zostały opracowane już dawno temu i przez kogoś zupełnie innego, ale zgadzam się po chwili namysłu z tym, z, z tym że. Nie tylko chodzi o to, co zostało powiedziane w tej historii, ale jak zostało powiedziane w tej historii i poprzez dialogi nowe, i poprzez muzykę, i poprzez nowe, nową grafikę się opowiada tę grę. I to jest bardzo szeroko, szeroko narracyjne, więc powiedziałbym, że Silent Hill absolutnie się tutaj kwalifikuje, ale też rozumiem, że nie każdy nie każdy postrzega to w ten sposób. I to też jest takie kolejne miejsce, przy którym pewne kontrowersje się pojawiały, nie takie jak przy DLC, ale jednak było, było parę takich głosów, parę takich dyskusji miałem na streamach dotyczących tego, tego tytułu. Więc wahałem się, ale ostatecznie uważam, że to jest dobra kategoria dla Tigry. Więc mm -hmm. liczę na to, że Silent Hill 2 wygra. No patrząc byłoby... na patrząc na teatr czy na e, kino, to tam nie ma problemów z opowiadaniem tych samych historii co 15 lat, nie? Tak, mam wrażenie, że po każdy filmu opowiada praktycznie tę samą historię. Ale nie dokładnie tych samych historii. <noise> tak, tak. tak, tak. Nie, nie wiem co masz. <noise> Więc uważam. E, Więc najlepsza oprawa artystyczna. Mamy Astrobot, Black Myth, Wukong. Elden Ring, metafor i Newa. No to jest. To jest indyczek taki. No powiedziałbym, że, że to jest. Wracając cały czas do tego naszego pierwszego tematu, ale mam wrażenie, że Elden Ring tutaj pod tym względem to na lata dostarczył taką jakość tego, tego co świat ma do zaoferowania, że to jest nie, nie do przebicia. Metafor Refantazio ma, bo ja też miałem okazję pooglądać gameplay. Co prawda nie grałem w tę grę, też mam ją na liście, ale widzę, jak ona pięknie wygląda, jak interfejs jest. z taki nietypowy interfejs, a mimo to bardzo spójny z całą grafiką te, tego świata, więc to też jest piękne na wiele, wiele różnych sposobów i na wielu różnych poziomach. No bo to jest takie artystyczne, no można uznać, że to jest ładne albo nieładne, ale, ale to, to, to raczej, raczej nie sięga tak daleko jak, jak Shadow of the R3 albo jak Black Myth Walkong. Więc powiedziałbym, że no, ciężko by mi było. Wydaje mi się, że metaforę fantazja wygra w tej kategorii. O, mi się wydaje, że wygra Black Myth, bo, no, bo jakość grafiki, no tylko tu mm -hmm. jest wiesz. To jest kolejne pytanie. Gdzie w tą grę grałeś? Czy na PlayStation, gdzie ona no, nie wygląda tak dobrze, czy na PC, mm -hmm. gdzie na najlepszym sprzęcie potrafisz Fantastycznie wyglądać, nie? No, to to myślę, że. Nie myślę, jest to samo doświadczenie. Myślę, że dziennikarze grali na konsolach. No właśnie. Więc yy, myślę, że. No, Mi się też to. No, ja mam bardzo dobre doświadczenia z Astrobotem i yy, ta oprawa no bo artystyczna, no to tu jest. Yy, jest bardzo, bardzo dobra, nie? Mm -hmm. Tak Więc to są ładne, Ja to miałbym są ładne, między jak... Astrobotem a Black Myth, yy, Wukongiem. To, to jest, to jest Twój wybór. Tak. I, tak, okay. To, jest, I to wybór. jest jak najbardziej sensowny. Ja, a gdybyś miał, y, bo, bo to jest Twoja opinia, gdybyś miał się zastanawiać z perspektywy dziennikarzy, co by mogło wygrać tutaj? Black Myd Wukong wygra. Tak. tak? No, tak Musi, ja, ja obstawiam, że Black, Black Myd Wukong nie, nie, nie wygra niczego. To w ramach tych obaw, które miałem przed zapowiedzią tych, tych mm. wydaje mi się. Ale, dlaczego? ale mam nadzieję, że się mylę po raz kolejny. No bo y, przypomnijmy, że w głosowaniu. Gracze mają 10%, a redakcje mają 90%, mhm. ale też każda redakcja może mieć inny sposób głosowania. I to, że mm, jakaś redakcja oceniła nisko Black Myth Wukong, to mhm. oznacza, że ktoś, kto pisał tą recenzję, czyli to jest zwykle jeden człowiek, mhm. ma taką, a nie inną Opinie o niej, a decydować o tym, jak, jak ta redakcja głosuje, może ktoś inny, może to robić redaktor naczelny, może to być ankieta. My nie wiemy, w jaki sposób poszczególne redakcje oceniają te gry, więc. Ja bym nie był aż. Znaczy, to jest takie proste myślenie, że, znaczy takie naturalne myślenie, mm -hmm. że tak jak na meta krytyku jest, to pewnie tak będzie, ale ja bym nie był taki pewien, bo, bo mamy tutaj, wiesz, dużo, dużo nie, nie, niepewnych rzeczy i, i dużo zmiennych. Jakbym, jakbym chciał wpychać kij w szprychy, a nie chcę tego robić, oficjalnie zapowiadam, że tego nie robię, to bym powiedział bym się o taką teorię spiskową, bym sięgnął, że w tych redakcjach pozostali już tylko tacy ludzie, którzy myślą dokładnie tak samo, jak wszyscy w tej redakcji, że to jest jedna tylko linia wytyczona i potem już nie ma żadnych o, o, odnóg z tego. Ale nie, to jest tylko i w wpychanie... Jest, no, jest. Myślę, tak, że tak, to nie ogarniamy oczywiście. tego nawet. Nie, nie, no mam nadzieję, mam nadzieję że, 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 że Black, Black Metal Kong zostanie wyróżniony przynajmniej w kilku kategoriach, ale wydaje mi się, że metaforę fantazjo tutaj Wraca taką uwagę. Więc na, na to bym stawiał, gdybym miał obstawiać coś. Kolejna kategoria, w której niewiele mam do powiedzenia bez and music. Mhm. Tutaj mamy Astrobota, Final Fantasy, Metafor, Silent Hill i Ster Stellar Blade. Ja nie wiem, Stellar Blade. Ja tam mam wrażenie, że tam jest po prostu dwie piosenki na krzyż i które lecą przez całą tą grę. Dziwne, nie wiem, czy to. Wiem, że wielu osobom się to podoba, ale dla mnie to jest mm. takie strasznie monotonne. Nie wiem, czy ja tam coś muszę. Stellar, coś Blade, Stellar Blade to jest kontrowersyjny tytuł z różnych powodów. I powiedziałbym, że kategoria muzyki jest najprostsza w tym, akurat, żeby przedstawić tę grę, bo tam nic nie trzeba pokazywać, tylko wystarczy słuchać. A ta gra jest kontrowersyjna, jak się coś pokazuje. Co się pokazuje? Czy, czy nie? Jak to coś się pokazuje? No nie, ruduszko, to... tak? Co? Tak, jak się pupę pokazuje, jak się piersi pokazuje. To, to jak to. Nie wiem, co to ma do muzyki w grach, ale okej. Okay, no właśnie tego, że. że m... <gry> nie, no chodzi o to, że. Przecież wiesz, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że jak gra muzyka, to przynajmniej nie widać tych obrazków, które mogłyby być dla kogoś kontrowersyjne w tym przypadku, ale, ale nie to żarty. To tak, tylko. Ja wiem, wiem, jaka jest, jakie są w internecie jakie zdania od czasu do czasu się pojawiają, niektóre są zabawne, inne są mniej lub bardziej trafne, więc powiedziałbym, że to jest w ramach żarciku. Być może ta gra kwalifikuje się tutaj akurat, ale wydaje mi się, że na przykład Silent Hill kwalifikuje się znacznie lepiej, jeżeli chodzi o muzykę. No, w Astrobocie rzeczywiście to było trochę mm, monotonna ta muzyka, w pewnym momencie się robiła, dość mm -hmm. powtarzalna, więc ja tutaj nie mam zdania, bo za mało znam te, tak naprawdę te gry, żeby... Żeby tutaj, nie jestem w stanie. Ale wiem, że, Stawiam, że, że Final Heala... Fantasy i Metafor mogą mieć hmm? niezłą muzykę, więc... Ale Silent Hill, wiem, że chwaliłeś, ale chwaliłeś nie tylko za, za samą dźwięk. muzykę, ale za dźwięki też. Za dźwięki. Okay. I to jest nasz naj... następny... Audio design. Tak, Audio Design i to mamy Astrobota, Black Ops 6, Final Fantasy, Hellblade 2, Silent Hill 2. Hellblade rzeczywiście bardzo mocno, i to już w jedynce było, że korzysta z dźwięku przestrzennego. Mhm. Rzeczywiście robi to nieźle, ale mi się tak radnie podoba, więc to nie będę. Black Ops 6, masz super dźwięki, jak zapłacisz. Więc to taki żarcik. Była kontrowersyjna rzecz, że dźwięk tam przestrzenny musisz sobie kupić. No, nawet nie zwróćcie mi ty, już żyjesz? Hmm. No tak, tak, wiem. To Discord na chwilę zamarł. Zauważyłem, że Ty też A, mi zamarłeś dobrze. tam, więc. Ale ja tutaj ewidentnie na Silent Hill 2 bym zagłosował, bo to, jakie patenty tam są w dźwięku, jak ten dźwięk buduje atmosferę, jak straszy nas, jak utrzymuje czy zmienia napięcie. Wzorcowa rzecz. No Ja jestem zakochany absolutnie w tym, co tutaj ekipa Bluebera zrobiła. Mm -hmm. Ja powiem ci, że ta, ta kategoria trochę mi uświadamia brak Call of Duty w poprzednich kategoriach, bo nie wiem dlaczego to się nie znalazło nigdzie wcześniej. To też jest gra, która przecież jest bardzo wysokiej jakości. Kampania Singapur mm -hmm. jest świetnie zrobiona. Jest ciekawa artystycznie, jest ciekawa narracyjnie także. Powiedziałbym, że, że, że w zasadzie w gdybyśmy mieli troszkę poszerzyć te kategorię, to w każdej z wcześniejszej mogło się także Call of Duty znaleźć. Jestem zaskoczony, że się nie przytrafiło. To prawda. To prawda. Zu zupełnie zapomniałem o tym tytule. No może o czymś to świadczy, żeśmy obaj zapomnieli o tej grze, yy, poszerzając kategorię na najlepszą grę roku, ale wydaje mi się, jak teraz patrzę na swoje wspomnienia z tej gry, że ona owszem krótka, ale się kwalifikuje. Absolutnie jest bardzo wysokiej jakości produktem. Więc to nie wiem. Tak. tak. To wiesz co, nie wiem, bo jest lekceważona przez branżę, no. Trochę no. tak jak FIFA. Chociaż FIFA może w tym roku to jest lekceważona przez, <laughs> przez wszystkich. <laughs> e, pom, po, e, pominąłem parę mm, kategorii mm -hmm. i najlepsza gra niezależna mamy Animal Well, Balatro, e, Lorelei and the Laser Eyes, Neva mm -hmm. i UFO 50. UFO, aha, to też jest ta gra, gdzie jest 50 gier niezależnych pochodzących z konsoli, które tak. nigdy nie było. To prawda. To no to prawda. tutaj też nie będę, to tutaj no dla mnie jest w zasadzie to ciekawe, bo dla mnie oczywistym wyborem jest balatro no bo to jest, to jest gram, no. przy której spędziłem mnóstwo godzin. Natomiast mam takie poczucie, że Animal Maluel well może wygrać tę kategorię. Że balatro ma większą. Nie, 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 ale nie, nie, okay. nie, nie grałem nie well, ale wiem, jakie są opinie na temat tej gry. I to nie tylko jest związane z tym, jakiej jakości jest ta gra, bo, bo to jest dobrej jakości gra, ale też z takim nietypowym procesem wydawniczym, bo to przede wszystkim stworzył jeden człowiek i okay. została gra wydana przez youtubera, który trochę był obśmiewany, kiedy ogłosił, że on teraz się zajmie jakąś grą i będzie wydawał, wydawał grę, i wszyscy myśleli, a to youtuber zrobi grę. A tu się okazało, że. No, uczestniczył w, w wydawaniu czegoś, co naprawdę jest wysokiej jakości, jest bardzo, to bardzo prawda. dobrze oceniane, więc, to więc ciekawa historia także wokół tego się wydarzyła. To I prawda. w przeciwieństwie do Dave the Diver, to autentycznie są gry niezależne. Tak, tak, to prawda. No ja bym tutaj zagłosował na właściwie między UFO 50 a Animal Well. UFO, no ja, ja odpaliłem sobie wszystkie te 50 gier, ale nie wróciłem do tej gry. A hmm. Animal Well to... No też nie skończyłem, muszę przyznać, ale bardzo mi się podoba to, do, co do tej pory. Nie wiem, zawiesiłem się tam, jak zdobywasz flet, to teraz nie wiem, co tam robić i, i tak łażę po tej mapie i, i będą się ze mnie śmiać w komentarzach, że nie umiem w takiej gry. Nie szkodzi, jeszcze ją przejdę i zobaczycie. A, okay. Więc tak, ja tutaj bym Animal Well stawiał. Okay. Zobacz, okay. Balatro, okay. to po, po jednym chłopie wystawili. No... To prawda. Ale następna kategoria mamy... jest taka, która to jest... Następna kategoria to wiem, że masz pewnie jakieś inne, ale najlepsza debiutująca gra Indii mm -hmm. to też jest dla mnie... Na, nie wiem, co, czym się różni ta kategoria od poprzedniej kategorii. Czyli pierwsza gra studia. E, a! A to nie pomyślałem o tym. No debiutująca to... Czyli to jest debiut studia, tak? Tak. No, okej, okay. to, to dobra, dobra. To, to ja przeczytałem tylko tytuł i tytuł mi niewiele powiedział, natomiast widzę tutaj opis kategorii, on jest dużo bardziej. Czyli to jest bardziej nagroda dla, dla studia za grę niż, 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 niż gra sama w sobie. Tak, najlepszy debiut gry hmm? niezależnej. O, to nie okay. wiem, czy to tak? Skrułem yy, we wszystkie tutaj te gry. Ja nie grałem, nie, nie grałem we wszystkie, ale, ale grałem w, w trzy z tej, z tej kategorii. I dla mnie, strasznie mi się podobał Pacific Drive, ale miał też swoje wady, ale tu chyba Balatro też, też się tu kwalifikuje, albo Animal Well, no. albo z polskiej perspektywy, no właśnie, Manor, Lords, no. Manor Lords. Dalej bym tutaj stawiał na Animal well. I chyba, i, chyba, I chyba masz rację. Poza tym Manor Lords chyba ostatecznie jeszcze nie jest, nie debiutował, bo mamy do o. czynienia z Early Accessem. No właśnie, kontrowersja kolejna. I czy to teraz jest studio Indie? Jak tam z 50 chłopa pracuje? Tak tyle, tyle osób masz? Wydawa no Wydawało mi się, że więcej plotki. niż jeden, ale... To tak? Takie są plotki. Tak. No ma budżet na to. No mam nadzieję, że to zrobi coś z tym jeszcze, bo to jest świetny potencjał ma. Mm. Mm. Mobilki jakieś grałeś? Nie, nie, no tutaj nie, nie, niespecjalnie. To sobie zobaczmy, co jeszcze mamy. Best VR AR. No to, no to... w tym nasze chwilowe zakochanie się w VR, że szybko zdechło. To prawda, niestety. i moje, i twoje. Myślałem, że ty dłużej wytrzymasz przy tym. A... Ja, bym, ja bym grał, ale nie mam przestrzeni, po prostu. A, okay. No okay. i to jest, to jest bardzo duży problem. Ja obawiałem się na początku, jak, jak zamawiałem sobie tego quest'a, to martwiłem się o to, czy to będzie, i dużo osób mówiło, że nie nie ma problemu. No, jednak jest ten problem, że jednak trzeba mieć, to, trzeba mieć tą przestrzeń i, mhm. i tyle. Teraz pożyczyłem VR Bratu. Oddawaj, bo by, będę sobie chciał w jakieś gry e, pograć. Kolejna kategoria to jest Best Action Game i tutaj mamy Black, Myth, Wukong, Call of Duty, Helldivers 2, Steral, Stellar Blade i Space Marine 2. We wszystkie grałem. Mhm. E, i Call of Duty bym tutaj wyznaczył jako mój, mój, mój kierun to jest, kierunek. To, to jest fajna kategoria, i też to, to uświadamia, że Helldivers 2 nie pojawiło się we wcześniejszych kategoriach. A myślę, że sobie zasłużyło, bo jednak to jest tak. gra warta uwagi, ona wprowadziła dużo innowacji. Nie bez powodu. To też jest takie, można mieć takie poczucie, że to nie jest gra specjalnie odkrywcza, ale z jakiegoś powodu bardzo dobrze się w nią grało i bardzo trudno się było oderwać. I ona ma w sobie coś takiego, coś więcej. Ja pytałem, pytałem moich widzów na live, mówią, że to jest gameplay, że to jest feeling broni, że to jest coś, co, co, co ich kupuje najczęściej. Ekonomia ja nie jestem... nabojków i, i wszystkiego w tej grze. Cały czas masz poczucie, że ci czegoś brakuje, cały no. czas musisz być uważny. No porządnie, znaczy wiesz, no ja grałem w tych pierwszych dwóch czy trzech, mi... dwóch miesiącach od premiery, potem były różne górki i dołki tej gry, więc y, może też z perspektywy tego jest tak oceniana, nie? Nie z perspektywy być może, premiery. Być może, ale Helldivers 2 rzeczywiście jest wartościową rzeczą. Ja bym tutaj zagłosował mm -hmm. na Space Marine 2, bo, no, bo jednak mam dużo sympatii mm -hmm. do, do tej gry, o czym mówiłem wcześniej. To prawda. Best Action Adventure, Astrobot, Prince of Persia The Last Crown, Silent Hill 2, Star Wars Outlaws. Trochę śmieszne Nie. to jest, w moim zdaniem. No, to prawda, to prawda. I oczywiście nowa Zelda. No, no tutaj, właśnie Best Action Adventure to wydaje się być bardziej, dużo bardziej rozległa kategoria, niż przypuszczałem, pierwotnie, że tutaj Silent Hill 2 mieści się w tej samej grupie, co Astrobot jest dla mnie pewną niespodzianką, ale no, nie ma to dużego znaczenia. Jeżeli chodzi o Star Wars Outlost, to uważam, że to jest gra, która. No, jest przeciętna w każdym możliwym zakresie i nie hmm. powinna się w żadnej kategorii znaleźć, jeżeli chodzi o grę roku. Być może gdyby była kategoria dobry projekt świata, to tam mogłoby być, bo to jest ładnie zrobione, klimatycznie, jest związane ze Star Warsem. Natomiast tutaj nie wiem, nie wiem co ta gra tu robi. Już bym bardziej diablo, dodatek do diablo tutaj widział, jeżeli DLC traktujemy. Na, na, na tej samej zasadzie co pełnoprawne gry. Ale, ale, ale w tej kategorii no pewnie pewnie Astrobot albo może Prince of Persia jako nagroda pocieszenia dla studia, które zostało rozbite na, na kawałki, a zrobiło naprawdę dobrą grę. Ja tutaj ogrywałem wszystkie te gry. Tylko, tylko Last Crown nie skończyłem. I muszę powiedzieć, że z pełną odpowiedzialnością w tej kategorii zagłosowałbym za. Zeldą i stawiam, że ta Zelda wygra, bo też jest to takie, no, że ją nie nominowali w najlepszej grze. To też dziwne moim tak, zdaniem. Tak. Paru trochę. paru komentatorów też zwracało na to uwagę, że dziwne jest, że Nintendo się tutaj nie znalazł. A jakiś Marian też się nie przetrafił w 2024 roku? A, taka poboczna, A, poboczna okay. seria. Najlepsza gra RPG. Tutaj mamy absolutną dominację Azji. Hmm. Dragon's Dogma 2. Elden Ring dodatek, Final Fantasy, Like a Dragon i Metaphor Fantazio. W nic nie grałem w tej kategorii. <laughs> no ja, ja grałem dosyć dużo w Dragon Dogme, 2, muszę przyznać. Jeżeli chodzi o dominację Azji, to powiedziałbym, że ona jest właściwie we wszystkich kategoriach. Dominacja tutaj jest absolutna, bo żadnego innego tytułu z żadnego innego rejonu świata nie ma, Prawda. ale wszędzie, wszędzie te, gry, te gry azjatyckie, to też może jest jakiś sygnał dla dla studiów zachodnich, które wyraźnie mają problem z obraniem odpowiedniego kierunku, um, trudno mi powiedzieć, co tutaj by się mogło znaleźć. Żadna z tych gier tak naprawdę do końca nie jest RPGiem poza, poza Shadow of the Earth 3 który daje dużo możliwości podchodzenia do rozwiązywania problemów na różne sposoby. No czekaj, po... no. ale ty Dragon Dog mnie nie dajesz 10 do 10. Oczywiście, że nie dałem. To było w ramach, wiesz, jakiegoś clickbaitu. Którego ale nie się podobała stało się... ci się ta gra? Nie, nie, podobała mi się. Podobała mi się, natomiast to jest bardziej action RPG niż taki RPG, to, niż to, okay. co ja uważam za RPG. -a. Więc, więc, więc ale to, to jest zawsze trudna kategoria, bo, bo no czasami wystarczy dać rozwój postaci i już się to kwalifikuje do RPE-ów, Dla mnie to powinno być odrobinę bardziej, bardziej rozległe. Więc, więc tu, tu mi jakoś tam specjalnie to nie, nie, nie siedzi, to co tutaj się przytrafiło, ale po prostu RP-ów nie ma tak dużo. To, to jest rzadki, rzadko taki tytuł się pojawia na rynku. Wydaje mi się, że w przyszłym roku będzie więcej, bo jest i avault który może być RPG-iem od początku do końca, mimo problemów, które się zapowiadają. Kingdom Come Deliverance 2 także może być RPEG-em. I tych tytułów akurat jestem pewny, jeżeli chodzi o RPGowość. Natomiast kwestie techniczne, no to będą, później będę rozważał. Tutaj trudno mi się wypowiedzieć w tej sprawie. I największy jeszcze rp przyszłego roku GTA 6. No. Tak. To nie doceniasz żartu dobrze. Nie, nie, to wbrew pozorom to jest, ten żart ma podstawy, bo ludzie bawią się w GTA online do dzisiaj na serwerach RP, no i odgrywają tam swoje role tak najlepiej jak tylko mogą, więc to jest całe community zostało zbudowane wokół role playing w GTA. Ja trochę pomijam tych kategorii. Najlepsza mm -hmm. adaptacja: Erkane, Fallout, Knuckles, Like a Dragon i Tomb Tom Raider. Po polsku to powiedziałem. Eee, no to jest kontrowersyjny po raz kolejny, to nie będę tutaj wchodził w to, bo jeszcze z tego, tego serialu nie oglądałem. Wszyscy mnie zniechęcają do obejrzenia tego. Chciałbym, ja. żeby wy, chciałbym, żeby wygrał Fallout tę kategorię, mimo że no, Arkane ja. niewątpliwie zasługuje na wyróżnienie, ale to już wszyscy wiemy, że Arkane jest genialny, a Fallout sobie chyba zapracował. Że udało im się, to jest, to mieli bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby, żeby opowiedzieć, te, to powiedziałbym tyle było pułapek. Przy opowieści ze świata Fallouta, i tak dobrze im się udało uniknąć większości, że to, to jest. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Tu Arkane było dużo łatwiejsze pod tym względem, bo cała Liga Legend już od lat wyznaczyła kierunek, jeżeli chodzi o lore. To jest znany świat, jest. Chociaż może, może, może zaniżam jakość. Może chcę odebrać na siłę trochę punktów Arkane. Kocham Arkane zdecydowanie, to nie mam żadnej wątpliwości co do tego, ale, ale chciałbym, żeby wygrał Fallout. Bardzo chciałbym, żeby Fallout wygrał. Czy wygra, czy nie, sam, sam bym zagłosował na Fallouta. Zobaczymy. zobaczymy. A drugi no, sezon oglądasz? Jeszcze nie, czekam, czekam na całość, bo jeszcze nie ma całości. Okay. Nie? Najbardziej oczekiwana gra: mm. Dead Stranding 2, Ghost of Jotai, GTA 6, Metroid Prime 4. Monster Hunter Whites. Ja chyba. Okej. Okay. Aktualnie, wiadomo, że GTA 6 tu powinno wygrać. Nie, oszukuję, no, no, nie myślałem, żeby, się. Że Wygra Kojima. Kojima zawsze musi jakąś nagrodę dostać. No, może teraz dostanie nagrodę pocieszenia, całusek od Jeffa. On, Jeff go uwielbia. Wiesz co? No GTA 6 jest. Też ja się trochę boję, martwię się trochę o tę grę. Boję się, że ona będzie. Hmm. No, bardzo, bardzo duże oczekiwania są wobec tej gry i mam wrażenie, ale że, że to, to... będzie... Co będzie? Że nie spełni oczekiwań, że nie będzie aż tak dobre, jak się wszystkim wydaje, to że Na będzie. pewno nie spełni, bo to już tak napompowane są oczekiwania, to... to jest, jest, więc, więc mam takie... Jak sobie myślę o tym tytule, to cieszę się, że on się zbliża, ale też, też martwię się i też mam takie poczucie, że z innych powodów, że to może być tak duża gra, tak ogromna, że ona zdominuje wszelkie dyskusje o gamingu na długie, długie miesiące. I przytłoczy cały, całą końcówkę roku 2025? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest, jest gigantyczne. Nie, nie że oczywiście, wyjdzie. że nie. Wiesz, to, jest, to jest. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jakbyś, tak jakieś jak... dziwne masz lęki, że tak no, czegoś takie, się takie... obawiasz, ale ja nie, wiem, nie, nie bardzo widzę tam jakiegoś takiego sensu. No, no nie, wiem, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Mam takie, mam takie obawy związane z GTA 6, ale wydaje mi się, że to jest niewątpliwie najbardziej oczekiwana gra i że wyjdzie w niezłym stanie. I tutaj wszystkie inne tytuły pod tym względem, to jest właśnie też, to też pokazuje jak, jak dużą przewagę ta gra ma nad wszystkimi innymi tytułami. Ta kategoria nie ma sensu, bo GTA 6 absolutnie jest najbardziej oczekiwaną, nieważne co zostanie tutaj wybrane. To chyba odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Ja mhm. czekam na Monster Hunter Wilds, jestem bardzo ciekaw tego tytułu, czekam na nowo, nową grę Kojimy, ale gdybym miał uczciwie powiedzieć i przewidywać, na co ludzie by zareagowali, na co czekają najbardziej to GTA 6 i, i no w sensie najwięcej jest takich osób, które czekają na GTA 6. O tak. A moje rozterki i takie przemyślenia to no nie są warte funta kłaków, po prostu je mam i tyle, no, to, nie, to nic nie znaczy. E, no, dla mnie ja oczywiście najbardziej czekam na GTA, no to nie ma tutaj nie mam, nie, nie, nie mam wątpliwości, nie? Znaczy, bardzo czekam mm. na tą grę. No I Właściwie no. tyle chyba z tych, z tych nominacji, To się nam się to przedłużyło bardzo. No, to prawda, uh. dobrze, żeśmy wszystkich kategorii nie omawiali, bo to byłoby strasznie uciążliwe. Oj, bardzo dużo tam content creator of the year. Uh, proszę Państwa, co według Was powinno zostać grą roku, uh, a co zostanie? Tak jest. I, i, I jeszcze wracając do naszej dyskusji, czy, czy uważacie państwo, że osobna kategoria dla gier, które funkcjonują na rynku przez dłuższy czas, dla takich DLC-ków byłaby czymś zasadnym? I jeżeli nie dzisiaj, to czy będzie zasadna w przyszłości? No czy faktycznie się spełni ta wizja, że... Ongoing games, yes. Wiem, wiem, wiem. To, to, to jest prawda, ale ja się zastanawiam też, bo to dotyczy gier usług przeważnie. Hmm? Chociaż nie, tak, No Man's tak. nie, nie jest chyba... Ta, jest to, 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 to jest... To jest to tak. Dużo jest skomplikowanych kwestii. Tam dużo tych sposobów wydawania gier i kontynuowania mhm. gier zaczyna się ze sobą przenikać, więc nie wiem, jak tutaj usystematyzować to jakoś sensownie. Nie wiem, zobaczymy. No, Może państwo bo... jakieś pomysły. O. Ale to chyba jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Okay. Jakiej gry w, w, tej, w tych nominacjach do gry roku wam brakuje najbardziej? O, to dobre pytanie jest, tak. Bo myślałem, że to jest pytanie do mnie już pustkę w głowie teraz mam, po tym, co już żeśmy mówili wcześniej. Więc tak, pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie z tymi zacnymi myślami i do zobaczenia, do usłyszenia. Pa-pa.